Szanowni Państwo, mennictwo i polityka monetarna Kazimierza Wielkiego to tytuł wykładu, który za chwilę wygłosi profesor Borys Paszkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywa się on w ramach zamkowych spotkań online towarzyszących wystawie o Kazimierzu Wielkim. Profesor Paszkiewicz w swojej pracy naukowej zajmuje się numizmatyką. Podczas dzisiejszego wykładu będzie starał się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących polityki monetarnej Kazimierza Wielkiego. Na przykład, jak król, mając kraj zalany obcą monetą i nie dysponując kopalnym kruszcem, może przejąć kontrolę nad własnym systemem monetarnym? Jak połączyć trzy części państwa posługujące się trzema różnymi systemami monetarnymi w jedność? Zapraszamy na wykład. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam Państwu opowiedzieć o monecie jako aparacie władzy Kazimierza Wielkiego. Jak wiecie Państwo, król powinien mieć pieniądze po to, aby prowadzić skuteczną politykę. Król Kazimierz Wielki miał z tym spore problemy i rozwiązywał je na swój sposób, nie zawsze dla nas godny pochwały, ale jak się okaże, w ostatecznym rachunku jednak skuteczny. Najpierw przyjrzyjmy się państwu, którym Kazimierz Wielki władał. Macie tutaj Państwo taką standardową mapkę, jaką w każdym podręczniku czy w książce popularyzującej historię mogą Państwo zobaczyć. I mapka ta jest do pewnego stopnia łudząca. Widzicie tutaj Państwo bowiem czerwono wyraźnie zaznaczone granice, które powstały dopiero w ostatnich latach życia króla. Tak naprawdę w latach 1366-1370. Całe długie panowanie było skupione na zbieraniu tych ziem, na kompletowaniu, dochodzeniu dopiero do tego efektu, który tutaj widzimy na tej mapie. To pierwsze złudzenie. Drugie złudzenie, które tu jest nawet zapisane w postaci napisu Królestwo Polskie, widocznego pośrodku, polega na tym, że część z tych ziem nie była wówczas uważana za Królestwo Polskie. Były to ziemie Rusi Czerwonej. Przyłączone do panowania, czy podporządkowane panowaniu króla, ale król celowo nie deklarował wprost, że są one częścią Królestwa Polskiego. Były one dominium Rusji. Będziemy jeszcze o tym mówić. Poza tym w tej części państwa, która pochodzi z dawnych czasów, jest częścią państwa piastowskiego, dziedzictwa piastowskiego. Widzicie Państwo, że ta część jest niespójna, składa się z wielu różnych ziem, których podporządkowanie królowi też było różne, poczynając od odziedziczonych po ojcu ziemi krakowskiej i sandomierskiej, podporządkowane dopiero w późniejszym etapie panowania jako lenno ziemi Mazowszy czy ziemi santockiej tutaj na tej zachodniej części królestwa. Każda z tych ziem, proszę Państwa, miała własną monetę. I w Poznaniu, i w Kaliszu, i w Łęczycy, w Sieradzu, w Brześciu, w Dobrzyniu, w Płocku, w Czersku lub w Warszawie, w Sochaczewie, a także w Krakowie i w Sandomierzu wybijano monetę lokalną dla danej ziemi. Do tego prawo do wybijania własnej monety w niektórych wyznaczonych miejscach mieli także biskupi, niektóre klasztory, a nawet możnowładcy. Był to więc system bardzo skomplikowany i pełen różnych lokalnych odmian, bardzo trudny do połączenia w spójną całość. Zasadniczo monety wybijane we wszystkich tych ziemiach miały jeden nominał, był to denar. Drobna moneta srebrna, ważąca mniej więcej 0,2 grama, tu w zależności od ziemi te szczegóły były różne,
I dopiero z odliczania tych denarów tworzyły się wyższe systemy monetarne. Zasadniczo na ziemiach Królestwa Polskiego takie systemy były dwa. To był system krakowsko-poznański, można powiedzieć, bo w zasadzie zbieżny w Krakowie i w Poznaniu, co nie znaczy, że monety w tych częściach były tożsamych parametrów. One się mogły między sobą różnić. Drugi system, tak zwany kujawsko-mazowiecki, no sama nazwa wskazuje, gdzie stosowany, ale trzeba zaznaczyć, że system pochodzenia obcego, pochodzenia krzyżackiego, jako że Toruń leży na granicy Kujaw w pobliżu Mazowsza i moneta toruńska odegrała tutaj bardzo istotną rolę. Do tego jeszcze wschodnia część Mazowsza używała tradycyjnego pieniądza, czy używała do rozliczeń skórek zwierząt futerkowych, wiewiórek, kun. Był to system stosowany szeroko na Rusi i właśnie wschodnia część Mazowsza również używała takiego rodzaju pieniądza, a więc zupełnie niemonetarnego. Pieniądz obcy odgrywał bardzo istotną rolę na ziemiach polskich. Południowa część, poczynając od Śląska, który już nie został włączony do państwa Kazimierza Wielkiego przez ziemię krakowską, sandomierską, dalej ku północy posuwała się ogromna fala srebrnych groszy praskich. Były to monety wielokrotnie większe od krajowych denarów, zwykle uważane za odpowiednik 12 denarów, wybijane ze srebra, które było wydobywane w ogromnych na owe czasy ilościach w mieście Kutna Hora na wschód od Pragi. Złoża srebra w Kutnej Horze stanowiły podstawę potencjału politycznego królów czeskich, który wywierał znaczny wpływ na politykę również króla Kazimierza Wielkiego, i ogromne ilości tych monet używane na polskim rynku oczywiście wywierały wpływ także na to, jak wyglądała i jak była używana moneta krajowa. Drugi pieniądz obcy o istotnym znaczeniu to fenik krzyżacki. Wspominałem o roli Torunia jako nie tylko siedziby głównej krzyżackiej mennicy, ale także jako tego miejsca kontaktowego ziem pruskich z ziemiami polskimi. I od Torunia fenik krzyżacki rozpowszechniał się nie tylko na Kujawy i Mazowsze Zachodnie, ale także na przyległą część północnej Wielkopolski. Dzisiaj, kiedy mówimy o dużych pieniądzach, kojarzy się to nam przede wszystkim ze złotem. Trzeba powiedzieć, że we wcześniejszym polskim średniowieczu złoto w ogóle nie jest używane w roli pieniądza. W XIV wieku zaczyna się to powoli zmieniać, ale te zmiany są bardzo, bardzo powolne, stopniowe i narzędziem tych zmian jest jeden konkretny rodzaj monety złotej, mianowicie wybijany we Florencji floren. Takie monety były używane przede wszystkim w płatnościach na rzecz stolicy apostolskiej, czyli na rzecz Awinionu. Sporadycznie także w innych dużych transakcjach między państwami raczej niż między poszczególnymi osobami, choćby bardzo bogatymi. W każdym razie jest to moneta zdecydowanie obca i w życiu codziennym ziem polskich zupełnie niespotykana i nieużywana. W życiu codziennym natomiast powszechnie używa się przede wszystkim owego denara. Przy czym trzeba powiedzieć, że głównym mechanizmem, który sprawia, że moneta jest potrzebna mieszkańcowi wsi, czy także małego miasta, jest konieczność opłacania danin. Ogólnie mówiąc, wypłacania czynszów i rent. Te opłaty były ustalone kiedyś tam w przeszłości bliższej lub dalszej i wyznaczały wieczysty obowiązek składania co pół roku lub co roku różnych opłat w monecie wyznaczonych w liczbie denarów. To powodowało, że wartość owego denara była bardzo trudna do modyfikacji.
można powiedzieć, że utrzymanie wysokiego standardu denara było w interesie odbiorcy takiej płatności. Ponieważ im gorszy denar, tym mniej otrzymywał pieniędzy. Nie miał natomiast prawnej możliwości rewaluacji. Stwierdzenia, że powiedzmy 100 lat temu denary ważyły więcej niż dzisiaj, więc teraz płaci mi denarów więcej. Nie, na to osoba, która miała obowiązek dokonywania takich płatności, powoływała się na stary dokument i mówiła, że to jest absolutnie bezprawne. Ma płacić 5 denarów, więc będzie płacić 5 denarów do końca świata. A ile ten denar jest wart, to nie jest jego sprawa. Król natomiast, czy w ogóle władca, znajdował się tutaj w szczególnej sytuacji, mianowicie z jednej strony był najwyższym odbiorcą wszelkich płatności, więc powinien być zainteresowany w tym, żeby jakość monety była jak najwyższa, ale z drugiej strony był również tej monety emitentem i był zainteresowany tym, żeby przy emisji monety, przy jej wybijaniu oszczędzić jak najwięcej, a więc żeby ta emisja kosztowała jak najmniej. Dotychczas ta sprzeczność była rozwiązywana w ten sposób, że stosunkowo często, nawet dwa razy do roku, najczęściej raz do roku, moneta w całym księstwie dzielnicowym, na jakie była podzielona Polska, była wymieniana na nową i przy tej okazji pobierano opłaty. W takiej sytuacji wartość denara nie musiała spadać, choć zdarzało się, że spadała. W każdym razie był to rodzaj powszechnego podatku nałożonego na gotówkę będącą w obiegu. To jednak w sytuacji rozwoju miast, w sytuacji powszechnego oczęszowania, rozpowszechnienia prawa niemieckiego nie wystarczało. Przede wszystkim nie zapewniało płynnej wymiany handlowej między poszczególnymi terytoriami. Człowiek jeżdżący z jednego miasta do drugiego musiałby wymieniać pieniądze na miejscowe i ponosić z tego powodu koszty, więc wszelkiego rodzaju handel dalekosiężny byłby w takiej sytuacji nieopłacalny. Wymagało to więc zmian, ale też te zapisane w dawnych dokumentach powinności pieniężne sprawiały, że wszelkie reformy monetarne, zwłaszcza zmiana systemu monetarnego, była niezwykle trudna i wymagała w gruncie rzeczy powszechnego konsensusu wszystkich uczestników obiegu pieniężnego, bo inaczej następowały różne zaburzenia, co zresztą w czasach Kazimierza Wielkiego miało miejsce i czemu się za chwilę przyjrzymy. W każdym razie można powiedzieć, że w takiej sytuacji własne mennictwo, więc wybijanie własnej monety, w krótkiej perspektywie dla władcy było narzędziem fiskalnym, narzędziem zapewniania zysku. Natomiast w długiej perspektywie było narzędziem sterowania gospodarką. Tylko że, żeby przejść do etapu sterowania gospodarką, władca musiał być stabilny, musiał nie być obciążony ponad swoje możliwości długami. Krótko mówiąc, musiał mieć w jakiś sposób swobodne ręce, nie mówiąc o tym, że musiał mieć wyobraźnię odpowiednio perspektywiczną. Sytuacja, którą zastał Kazimierz Wielki w Polsce, była więc taka, że do tezauryzacji, czyli do gromadzenia kapitału, służy moneta obca. Grosz praski na południu, fenik krzyżacki na północnym wschodzie. Natomiast do codziennego obiegu służy moneta krajowa, te drobne denarki wybijane w różnych księstwach. Ich forma była różna. Najczęściej stosowaną formą była moneta, którą dzisiaj nazywamy brakteatem. To jest nazwa wymyślona w XVII wieku, współcześnie jej nie znali. Dla nich denar był denarem bez względu na to, jaką miał formę. Forma brakteatowa polega na tym, że moneta jest wybita na bardzo cienkiej blaszce, na rewersie ma negatyw awersu i w związku z tym jest łamliwa, ale jeżeli się ją wymienia co roku, to nie musi być specjalnie trwała. Taka jest forma fenigów krzyżackich i taka jest forma wielu denarów lokalnych. Król Wacław II, który został królem Polski w roku 1300, władał m.in. w Wielkopolsce,
postarał się w Wielkopolsce wprowadzić bardziej nowoczesne formy monetarne, więc wprowadził denar dwustronny oraz większy od niego, prawdopodobnie wart 4 denary, kwartnik, czyli monetę większej wartości. Jednakże kiedy Władysław Łokietek odwojował Wielkopolskę na książętach głogowskich, z nieznanych powodów powrócił do dawnego tradycyjnego systemu i zaczął z powrotem wybijać brakteaty. Są one niezwykle rzadkie i trudne do rozpoznania. To jest przykład takiego unikatowego, znanego tylko z jednego egzemplarza brakteatu, który został znaleziony w nagrodzisku w Grzybowie pod Środą Wielkopolską i który jest prawdopodobnie monetą Władysława Łokietka. Jak widzicie, jest bardzo lekki, no co prawda jest uszkodzony, bo oryginalnie był nieco cięższy, ale nadal niewielki. W innych polskich ziemiach król Wacław II także wybijał denary w formie brakteatowej, takie jakie tutaj widzimy. Tu akurat są monety z głową orła w koronie, ale motywy tych brakteatów były przeróżne. Nie wszystkie nawiązywały do godła królewskiego, więc dla dzisiejszego badacza identyfikacja tych monet jest niezwykle trudna i w dużej mierze zależna od miejsc znalezisk, gdzie są znalezione. Zakładamy, że zazwyczaj znajdywane są tam, gdzie były w obiegu, co nie zawsze się sprawdza. Jednocześnie Wacław II, przynajmniej w niektórych ziemiach poza Wielkopolską, również wybijał denary dwustronne. To jest moneta wybijana w Krakowie. Nie wiemy, w jaki sposób jednocześnie na tym samym terenie używano i brakteatów, i denarów dwustronnych, jakie były relacje między nimi. Podobnie postępował Władysław Łokietek, wybijał denary dwustronne w Krakowie, wybijał je w Sandomierzu. To jest piękny przykład świeżo odkrytej monety tego rodzaju. Co ciekawe, pierwszy egzemplarz został znaleziony na Węgrzech, a dopiero później kilka podobnych egzemplarzy znaleziono także na terenie księstwa sandomierskiego. Zauważamy w każdym razie, że brakteaty znajdywane są w kilku skarbach, natomiast denary dwustronne prawie wyłącznie pojedynczo albo w małych zespołach, które najprawdopodobniej były sakiewkami, po kilka sztuk ze sobą. Natomiast skarb, który zawiera jednocześnie i brakteaty, i denary z pierwszej połowy XIV wieku, znamy w tej chwili tylko jeden, znaleziony pod Szatkiem w ziemi sieradzkiej. Władysław Łokietek starał się najprawdopodobniej ujednolicić przynajmniej w częściach swojego królestwa monetę i w ten sposób w Sandomierzu wybijano denary wedle wzorca krakowskiego, które odróżniamy tylko po szczegółach stylistycznych. Domyślamy się tak, dlatego że taki właśnie piękny denar znamy z dwóch tylko znalezisk, obu na terenie księstwa sandomierskiego. Natomiast na terenie księstwa krakowskiego znajdywano monety z takimi samymi motywami, ale zupełnie inaczej wystylizowanymi. Z tego wnosimy, że mennica sandomierska wybijała je, zresztą w bardzo dobrej jakości, wedle ogólnego wzorca, ale używając własny wykonanych na miejscu stempli. Zarówno w Krakowie i Sandomierzu, jak również w Poznaniu 12 takich denarów szło na grosz, a 48 groszy liczono na jedną grzywnę, czy to krakowską, czy to poznańską. Grzywna była w tym układzie jednostką monetarną, polegała na odliczeniu odpowiedniej ilości denarów lub też odliczeniu odpowiedniej ilości groszy. Pierwsze denary Kazimierza Wielkiego, jakie udało nam się rozpoznać, wyglądają tak. Są to aż cztery typy, z tym, że jeżeli się im przyjrzymy, to widzimy tam kilka motywów, które się powtarzają w różnych konfiguracjach. Więc orzeł w koronie, monogram K, monogram królewski oczywiście z koroną, litera R, która prawdopodobnie jest skrótem tytułu królewskiego Rex, bez korony, i to zestawione w różny sposób.
Pełnego imienia na tych monetach nie ma. Na legendach, które jak widzicie Państwo są czytelne tylko fragmentarycznie, w legendach jest treść moneta króla Polski, moneta Regis Polonie. Dlaczego aż cztery typy tego nie wiemy, jako że niewątpliwie były wybijane bardzo krótko. Jeżeli popatrzymy na mapę znalezisk, okaże się, że rozkładają się one specyficznie, że typ pierwszy i typ czwarty występują głównie w rejonie Krakowa, natomiast typ drugi i trzeci występują tutaj szeroko, ale na terenie przede wszystkim księstwa sandomierskiego. Być może więc oznacza to, że jedne były bite w Krakowie, drugie były bite w Sandomierzu. Jednakże trzeba powiedzieć, że liczba znalezisk, zwłaszcza z okolic Krakowa, jest w ogóle niewielka i jest to wniosek, który wymaga dalszego sprawdzenia. W każdym razie tak tłumaczymy tę różnorodność typów monety. Wkrótce po wstąpieniu na tron, już w roku 1334, Kazimierz dokonał dewaluacji polskiego denara. Zarówno w Krakowie, jak w Sandomierzu i w Poznaniu. Odtąd na jeden grosz liczono nie 12, a 16 denarów. A więc na grzywnę, na którą cały czas trzeba było odliczyć 48 groszy, wychodziło tych denarów 768. Co więcej, w roku 1336 pojawia się w zapiskach dotyczących obowiązków płacenia czynszów pojęcie grosza krakowskiego. Dawni badacze sądzili, że oznacza to, że już wtedy król wybił swoją słynną monetę z napisem grosz krakowski. Jednakże okazuje się, że ta moneta jest na pewno znacznie późniejsza, natomiast to pojęcie oznaczało kwotę obrachunkową. I tu trzeba powiedzieć, że musiał zaistnieć jakiś problem między groszem czeskim, praskim, jako pojedynczą monetą, a groszem odliczonym denarami, jeżeli trzeba było wprowadzić takie właśnie pojęcie różnicujące. Grosz krakowski, czyli grosz odliczony denarami krakowskimi, w przeciwieństwie do grosza czeskiego, czyli monety konkretnej wybitej ze srebra. To znaczy, że nawet ten kurs 16 denarów czasami budził wątpliwości i wymagał sprecyzowania, że mówimy o groszu krakowskim, czyli o monecie, o kwocie odliczonej krajowymi denarami. Wtedy to najprawdopodobniej pojawiły się takie oto denary z hełmem po jednej stronie i orłem po drugiej stronie, które zresztą bardzo długo uważaliśmy za denary Władysława Łokietka. Dopiero ostatnio udało się zauważyć, że na większości z nich, na tych trudno czytelnych legendach, pojawia się w różnych miejscach legendy literka K, która oczywiście musi się odnosić do Kazimierza Wielkiego. Dlaczego jednak Kazimierz nie wybił po prostu groszy, co wydawałoby się najprostszym rozwiązaniem? Otóż dlatego, że nie miał dostatecznie dużych złóż krajowego srebra. Polska była jednak potęgą w wydobyciu ołowiu, przede wszystkim wówczas eksploatowanego w złożach chęcińskich, a ołów był niezbędny w hutnictwie srebra po to, aby oddzielić srebro od innych części rudy metalu. To też polski ołów był chętnie kupowany do czeskich hut srebra w Kutnej Horze w zamian za czeskie srebro. Ponieważ jednak z Czech nie wolno było wywozić srebra niemonetarnego, srebra w sztabach, król Wacław II jeszcze zakazał tego w roku 1300, zatem w zamian za polski ołów do Polski napływały kolejne czeskie grosze. W takiej sytuacji wybijanie z czeskich groszy polskich groszy byłoby zupełnie nieopłacalne, bo przecież te monety trzeba było najpierw przetopić, a potem wybić z nich nowe monety. Wszystko to wymagało poniesienia kosztów robocizny i strat surowca przy przetopieniu, a przecież król powinien, przynajmniej chciałby, czerpać także dochód ze swojego mennictwa. Zatem król nie posunął się wówczas jeszcze do takiego
rozwiązania. Dlatego zatem wybijał tylko denary i dlatego stale miał kłopot z utrzymaniem ich kursu w stosunku do grosza. Oprócz denarów krakowskich pojawiają się też w różnych częściach państwa Kazimierza Wielkiego różne emisje lokalne, których rozpoznanie bywa niezwykle utrudnione. W Wielkopolsce wciąż widzimy brak teaty. To jest przykład monet, które zostały wydobyte podczas badań doktora Adama Kędzierskiego na rynku w Kaliszu. Monet, które przynajmniej tych brak teatrów z literą S w ogóle nie znamy z innych miejsc, więc najprawdopodobniej są monetą miejscową, może wręcz kaliską. Kalisz był stolicą ziemi, więc jak najbardziej mógł mieć własną mennicę. Inne zaś są spotykane także w innych częściach Polski i mogły być do Kalisza przywiezione skądinąd. Na niektórych brak teatrach widzimy po prostu monogram królewski K, więc tu nie mamy wątpliwości, że jest to moneta Kazimierza Wielkiego, ale nie ma żadnego wskazania, gdzie została wydobyta, gdzie została wybita. Ponieważ 3 takie brak teaty znaleziono w Gnieźnie i nigdzie więcej ich nie znaleziono, sądzimy, że są to miejscowe monety wielkopolskie. I tylko na tej podstawie możemy je przypisać do mennicy. Podobnie własną monetę jeszcze przez kilka dekad miały ziemie, poszczególne ziemie królestwa, niekiedy brak teatową, niekiedy w formie denarów dwustronnych. Na przykład tutaj widzimy bardzo ciekawy denar, którego jedno ze znalezisk pochodzi też z Kalisza i być może jest to moneta ziemi kaliskiej. Jedna strona jest zrozumiała. Czytamy tutaj literę K pod koroną, więc jest to, jak rozumiemy, monogram króla Kazimierza Wielkiego. Natomiast druga strona jest kompletnie niezrozumiała. Mamy tutaj powtórzone chyba litery R w otoku, więc być może chodzi o słowo Rex, tytuł królewski, i chyba także litera R jest tutaj w polu środkowym. Jeszcze mniej wymowna jest moneta, którą przypisujemy ze względu na rejon występowania do księstwa sieradzkiego, gdzie widzimy bardzo prymitywny hełm na awersie i równie prymitywnego orła na rewersie. Na Kujawach, które były w zasięgu brak teatów krzyżackich, brak teatów pruskich, wybijano własną monetę brak teatową, tak jak ten bardzo ładny brak teat z literą B, który przypisujemy Brześciowi Kujawskiemu, ale także w późniejszym czasie panowania Kazimierza Wielkiego pojawiają się denary dwustronne z nazwą Gniewkowa. Gniewkowo, o czym zapomniano, było w tym czasie siedzibą niewielkiego księstwa, które przejął król od ostatniego księcia, od ostatniego piasta z tej linii. A o pochodzeniu gniewkowskim informuje zarówno godło na jednej stronie, jest tam herb kujawski, pół lwa, pół orła, jak i napis dookoła, który po jednej stronie zaczyna się od moneta gnew i po drugiej stronie kończy kowie. Także jedno słowo jest rozdzielone na dwie strony monety. Znacznie wyraźniejsza pod względem pochodzenia jest moneta poznańska. Tutaj widzimy po jednej stronie po prostu orła w koronie królewskiego otoczonego odpowiednim napisem Regis Polonii, czyli króla Polski, a po drugiej stronie napis moneta poznaniensis, nieco skrócony, czyli moneta poznańska, wokół łba Tura w koronie, czyli herbu ziemi wielkopolskiej. Później łeb Tura stał się herbem województwa kaliskiego, ale początkowo w systemie herbowym Kazimierza Wielkiego był to po prostu herb wielkopolski, więc można powiedzieć, że na monecie jest herb królewski i herb ziemski i w ten sposób definiują one pochodzenie tej monety, natomiast nazwa Poznania tutaj wskazuje na miejsce jej wybicia. Analogiczne monety wybijano także w Kaliszu z nazwą Kalisza.
Trudniej było odczytać monetę, która najprawdopodobniej pochodzi z ziemi sieradzkiej, jako że wokół tego inicjału S na rewersie napis jest wsteczny. Moneta Sir dookoła. Najprawdopodobniej lokalny rytownik nie umiał sobie z tym poradzić. Zapomniał, że stempel odbity na blasze musi mieć lustrzane odbicie. Natomiast dookoła orła, też niezbyt wyraźnego na awersie, znowu czytamy, tak jak w Poznaniu czy w Kaliszu, czytamy Regis Polonie. Zupełnie anonimowa moneta prawdopodobnie pochodzi z ziemi wałeckiej. O jej związku z Kazimierzem Wielkim wnosimy z niezwykłej formy orła, którego widzimy tutaj na awersie. Orzeł jest w koronie, tu jej fragment widać na głowie. Otóż taką formę orła, z takimi właśnie skrzydłami szeroko rozłożonymi, tutaj z rozszerzającymi się pasami na końcach, z mocno zaznaczonymi piórami, taką formę orła znamy przede wszystkim z, czy właściwie wyłącznie z monet i pieczęci Kazimierza Wielkiego, stąd sądzimy, że jest to moneta Kazimierza Wielkiego. Po drugiej stronie natomiast ten dziwny przedmiot to jest zapinka, ozdobna zapinka do szaty, która no, jest także pewnym symbolem władzy, ale w bardzo szeroko pojętym znaczeniu. Standard tej monety nawiązuje do tak zwanych denarów słowiańskich, używanych w brandenburskiej Nowej Marchii na Pomorzu Środkowym, a Kazimierz Wielki miałby sposobność jej wybicia, ponieważ znaczną część Nowej Marchii przyłączył do własnego państwa jako ziemię wałecką. Więc najprawdopodobniej jest to denar wybity dla ziemi wałeckiej wedle miejscowego, zastanego tam systemu. A więc nawet w takiej sytuacji król nie rozszerzał obiegu monety wielkopolskiej, tylko szanował miejscową tradycję, wybijając miejscową monetę. Próby zmiany, próby rozszerzenia obiegu jednolitej monety polskiej obserwujemy gdzieś od około roku 1350. Mówimy około dlatego, że wiemy o tym tylko z monet i okoliczności ich zalegania w różnych miejscach, jako że nie informują nas o tym żadne dokumenty. Więc gdzieś około roku 1350 w Krakowie zaczęto wybijać denary nowego typu z głową króla w koronie na wprost i z orłem w koronie po drugiej stronie. Zazwyczaj otoczone są napisem Rex lub Regis Polonie, czyli król polski albo króla Polski, w domyśle to denar króla Polski. Nie ma natomiast na nich jeszcze imienia królewskiego, dopiero na najpóźniejszych, skądinąd paskudnych egzemplarzach taki napis Kazimir czy Kazimiri, często zresztą pomylony, można wypatrzeć. W każdym razie tych denarów jest znacznie więcej niż wszystkich poprzednich, więc wynika z tego, że emisja była większa. A co więcej, jeżeli popatrzymy na ich znaleziska, to widzimy, że rozchodzą się po całym starym Królestwie Polskim. Nie ma ich na Śląsku, bo Śląsk już do tego królestwa nie należy. Natomiast widzimy je także w Nowej Marchii i na Pomorzu Zachodnim. Tam, gdzie obiegały te miejscowe denary słowiańskie, ponieważ te denary krakowskie są do nich zbliżone standardem. Widzimy je również tam, gdzie rozpoznaliśmy wcześniej strefę mennictwa kujawsko-mazowieckiego, więc widzimy, że i na Kujawy, i na Mazowsze te denary królewskie zaczynają docierać, wybijane w Krakowie. Można więc powiedzieć, że tak jak ogólna polityka centralizacji prowadzona przez Kazimierza Wielkiego polegała na rozszerzeniu kompetencji urzędów krakowskich, urzędów ziemskich na całe królestwo, tak również emisja monety krakowskiej była rozszerzana na całe Królestwo Polskie. Około roku 1360, czyli mniej więcej 10 lat po rozpoczęciu emisji tych denarów krakowskich z głową króla, zaczyna się też coś dziać w sferze monety grubej, większej.
I w tym przypadku nie mamy żadnych źródeł pisanych. Mamy wyłącznie monety i to, co te monety same o sobie nam powiedzą, to tylko z nich wiemy. Do tych monet należy przede wszystkim słynny grosz krakowski, moneta okazała. Tu już pojawia się po raz pierwszy najprawdopodobniej, pojawia się imię własne króla w pełnej postaci, Kazimirus Primus, Kazimierz I. Kazimierz dzisiaj jest określany jako Kazimierz III, ponieważ wcześniej mieliśmy Kazimierza Odnowiciela i Kazimierza Sprawiedliwego, ale Kazimierz był pierwszym królem o tym imieniu i tak się tutaj tytułuje. I prawdę mówiąc, wypadałoby uszanować tę jego deklarację i nazywać go królem Kazimierzem I, a nie III. W każdym razie na wzór czeski mamy tutaj zapisane imię królewskie. Koniec tytulatury jest w zewnętrznym otoku. Czytamy tutaj Dei Gratia Rex Polonii, czyli z Bożej łaski król Polski. A po drugiej stronie wokół wspaniałego orła, tutaj widzimy jak jest podobny do tego orła z Denara Wałeckiego, wokół tego orła zaś czytamy napis Grossi Krakowienses. Dosłownie znaczy to grosze krakowskie w liczbie mnogiej. Jest to niewątpliwa kalka napisu na groszach praskich, gdzie w tym miejscu wokół czeskiego lwa czytamy Grossi Pragenses, grosze praskie. Zatem nie ma to bezpośredniego związku z tym terminem grosz krakowski, który dotyczył liczenia monety drobnej, ale niewątpliwie deklaruje to tę monetę jako grosz królewski, grosz dla całego państwa. Są to monety bardzo rzadkie. Znamy dziś kilkadziesiąt egzemplarzy zaledwie w kolekcjach, ale mają bardzo dużo drobnych odmian. Różnią się szczegóły liternictwa, różnią się znaki interpunkcyjne. Tutaj widzimy taką strzałkę na przykład. I tutaj też. Różnią się te znaczki, różnią się zwłaszcza tutaj elementy na górnych częściach ramion orła. W każdym razie świadczy to o tym, że nie była to efemeryczna emisja, że te monety musiano bić przez jakiś czas, aby te wszystkie zmiany mogły na nich nastąpić. Dlaczego więc są dzisiaj takie rzadkie? Zdecydowały o tym późniejsze ich losy. Tutaj widzimy mapę znalezisk tych monet i możemy na niej się przekonać, że nie tylko obiegały w całym staropolskim królestwie, ale do tego jeszcze ten skarb z Brześcia na Rusi, w ogóle poza państwem Kazimierza Wielkiego, ale też widzimy kilka znalezisk na terenach, no wręcz w samych Czechach i na Morawach, a więc na terenach właściwego obiegu obiegu właściwych groszy praskich. Monety te miały standard taki sam jak grosze praskie i najwyraźniej w Czechach akceptowano to. Są przecież łatwe do odróżnienia, bo mają inne figury. I uznano je za odpowiednie do groszy praskich. Jednocześnie chyba z groszami krakowskimi pojawia się też moneta mniejsza. Wydaje się, sądząc z ciężaru, że jest ćwiartką grosza, ale nie wiemy o niej nic. Nie wiemy nawet jak się nazywa, bo w przeciwieństwie do grosza nie ma nazwy napisanej nawet na monecie. Czytamy tutaj po prostu moneta Kazimiri Regis Polonie. Na awersie i rewersie widzimy na awersie głowę królewską. Czasem jest dość podobna do głowy na denarach, czasem inna. Też znamy bardzo wiele odmian tych monet, mimo że są znacznie rzadsze niż grosze krakowskie. Dzisiaj znamy może 20 egzemplarzy, a i to większość jest odkryta w najnowszych latach. Ale jeżeli popatrzymy, gdzie te monety są znajdywane, okazuje się, że funkcjonowały zupełnie inaczej niż grosze krakowskie. Widzimy je bowiem na Kujawach, na zachodnim Mazowszu, i w Gdańsku. Było też znalezisko na Pomorzu Gdańskim, ale w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć miejscowości. W każdym razie widać, że są one przeznaczone dla terenu, na którym obiegała moneta pruska, krzyżacka i wzorowana na niej moneta kujawska i mazowiecka. Nie jest to więc moneta ogólnopolska, tylko moneta regionalna, bita przypuszczalnie w Brześciu Kujawskim lub w Inowrocławiu na Kujawach.
Jaki jest powód takiego rozwiązania? Można zauważyć, że po stronie krzyżackiej, po stronie pruskiej dzieją się rzeczy bardzo podobne w tym samym czasie. Też niestety bardzo słabo oświetlone źródłami pisanymi. W roku 1359 lub 60 wielki mistrz krzyżacki, chyba najwybitniejszy, jak jego zakon miał, Winrich von Kniprode, wprowadza obok tych brakteatowych fenigów, takich jakie Państwu pokazywałem, wprowadza monetę większą, o standardzie porównywalnym z praskim groszem, ale w Prusach ma ona inną nazwę. Ponieważ jest warta 12 fenigów, nazywana jest szelongiem. Ten kurs 12 fenigów się nie utrzymał, później ta moneta była droższa i przeszła do historii pod nazwą, którą otrzymała później, jako półskojec. To się odnosiło do krzyżackiego systemu monetarnego. W każdym razie początkowo była szelongiem. Takim właśnie szelongom towarzyszyła także moneta ćwiartkowa i jako ćwiartka nazywała się shilling. Ona również z powodu późniejszych zaburzeń monetarnych zmieniła nazwę, później jest nazywana firchenem jako ćwierć, jako moneta czterofenigowa. W każdym razie i szelong, i firling mają wielkości podobne do monet Kazimierza Wielkiego. Są wybite z nieco gorszego srebra, co może świadczyć, że są nieco późniejsze, ale wcale nie jesteśmy pewni, kto był najpierw, kto był potem. W każdym razie widać, że wprowadzając grosz i tę bezimienną monetę, umownie zwaną małym kwartnikiem, Kazimierz starał się dopasować polskie mennictwo do systemów monetarnych zarówno Czech na południu, jak i Prus na północy. Jednakże z jakiegoś powodu ta próba się załamała. Ten powód, możemy się domyślać, polegał na tym, że nie wystarczyło srebra. Być może wprowadzając te monety, król miał nadzieję na jakieś większe złoża srebrne i te nadzieje się nie spełniły. W każdym razie najpóźniej w roku 1366, a być może kilka lat wcześniej, pojawia się zupełnie nowy rodzaj monety, większej od denara, ale mniejszej od grosza. Co do tej monety, nie mamy wątpliwości, że nazywają się one kwartnikami, bo ta nazwa pojawia się w źródłach wielokrotnie. Nawiązuje do dawniejszych kwartników z początku XIV wieku wybijanych w Wielkopolsce. Tu widzimy bardzo piękny egzemplarz wczesnego kwartnika. Najcięższe egzemplarze przekraczają 2 gramy, ale zazwyczaj jest to około 1,75 grama. W każdym razie waży on więcej niż połowa grosza. Ale w systemie monetarnym jest wart pół grosza. I pojawiają się także zapisy, które świadczą, że bywały one nazywane również półgroszami, ale główna nazwa to kwartnik. Najważniejsze jednak, że ta nazwa kwartnik odnosi monetę nie do grosza, a do polskiego systemu monetarnego, bo do kwarty, która jest ćwiercią skojca, czyli 1,96 grzywny. Więc mamy tutaj do czynienia z próbą utworzenia polskiej monety grubej, niezależnej od grosza czeskiego i początkowo nawet lepszej jakości, bo na jednostkę monetarną przypada w niej więcej srebra. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak trudną i kosztowną niewątpliwie operację król podejmuje? No, być może, szczegółów nie znamy, ale być może powodem jest przyłączenie Rusi Czerwonej, gdzie obiegał zupełnie inny pieniądz, inna moneta, a trzeba było nawiązać z nią proste i łatwe stosunki pieniężne. Głównym miastem obiegały tam monety dżoczickie, czyli monety wybijane przez Tatarów w Złotej Ordzie w sprawie czystego srebra, a także przenikały tam przez Polskę lub przez Węgry grosze praskie. Ponieważ jednak grosze praskie były za duże, były większe od monet tatarskich, zawierały więcej srebra, obrzynano je do takiej właśnie postaci, jaką tutaj widzimy. Były cały czas cięższe od monet tatarskich, ponieważ srebro w nich było gorsze, więc żeby zrównać ich wartość, właśnie obcinano je do takiego standardu, jaki tutaj widzimy. Takie obcięte grosze praskie nazywano na Rusi Czerwonej groszami ruskimi.
przyłączenie Rusi miało niezwykle istotne znaczenie dla odbudowy Królestwa Polskiego w nowej formie, co musiał zrobić Kazimierz, nie mając wielkich nadziei na odzyskanie Śląska. Trzeba było tę Polskę oprzeć o inny układ terytorialny. I ten układ się zarysował w oparciu o szlak handlowy łączący Bałtyk z Morzem Czarnym. Jak widzicie, punktem węzłowym, środkowym tego łącznika, tego traktu jest miasto Lwów. Trakt łączył Gdańsk i inne porty bałtyckie z portami nad Morzem Czarnym, a były to porty włoskie. Była to Tana, kolonia Wenecji, była to Kaffa na Krymie, kolonia Genui, było to Moncastro u ujścia Dniestru, także kolonia Genui i kilka innych mniejszych miast, przede wszystkim skupionych na Krymie. Otóż zarówno Genueńczycy, jak i Wenecjanie używali grosza znacznie mniejszego od grosza czeskiego, za to podobnego w wielkości właśnie do polskiego kwartnika. I być może to ten właśnie standard spowodował, że również polska moneta została do tego dostosowana. A odbyło się to za pośrednictwem Lwowa, gdzie król wybił także monetę o początkowej nazwie kwartnik. Tu widzimy na dole dane wagowe. Najstarsze emisje są ciężkie, a nieco późniejsze, nawet wybite tymi samymi stemplami, są wyraźnie lżejsze. Początkowo w źródłach używano nazwy kwartnik, ale wkrótce później, zapewne już do tych lżejszych monet, użyto starego terminu grosz ruski. Widać było, że ta redukcja ciężaru doprowadziła do zrównania monety lwowskiej z tradycyjną jednostką monetarną używaną na Rusi Czerwonej. Jest ta moneta co prawda lżejsza od obrażniętego grosza praskiego, ale za to jest z bardzo dobrego srebra. Ta próba 964 tysiączne jest to praktycznie najlepsze srebro, jakie przy ówczesnej technologii, przynajmniej na masową skalę, można było uzyskać. Wszystko to wygląda bardzo obiecująco, ale bardzo szybko okazuje się, że system nie działa tak, jak sobie to wyobrażono. Mianowicie w zapiskach, zwłaszcza krakowskich z lat 1367 do 1369, czyli z ostatnich lat panowania Kazimierza Wielkiego, widzimy wyraźny problem z rozliczeniami groszy i kwartników. Zapewne ma to związek z wyraźnym zepsuciem jakości kwartników. Tutaj widzimy taki późny kwartnik, który niewiele przypomina tę piękną monetę, którą pokazywałem przed chwilą. Jest nie tylko bardzo brzydki i źle wybity, ale do tego znacznie lżejszy i z wyraźnie gorszego srebra. W dokumentach czytamy, że przy wyznaczaniu różnych sum do zapłacenia zastrzegano, aby część sumy była płacona w groszach, a część w kwartnikach. A jeżeli płacący nie miał groszy, to musiał zapłacić w tych kwartnikach sumę o połowę wyższą. Król sam natomiast przyjmował płatności wyłącznie w groszach po cenie nominalnej, a płacił poddanym należności, na przykład za dostawę za dworu, a także za inne usługi, płacił należności tylko w kwartnikach, także po cenie nominalnej. Inaczej mówiąc, król przyjmował grosz w cenie 3 kwartników, a wypłacał grosz w cenie o wartości 2 kwartników, czyli w ten sposób znacząco zarabiał na operacjach monetarnych. To doprowadziło do tego, że jak zwykle w historii pieniądz gorszy wyparł pieniądz lepszy, a więc ten gorszy kwartnik wyparł lepszy grosz i praski, i krakowski. Grosze krakowskie trafiły po prostu do tygla, zostały przetopione i wybito z nich takie właśnie paskudne kwartniki, jakie tutaj widzimy. A grosze praskie, które no, cały czas były wybijane w Kutnej Horze, były tezauryzowane, nie wpuszczane do obiegu, tylko zachowywane dla przechowywania wartości. Aby utrzymać oficjalny kurs kwartnika na poziomie połowy grosza, król zaczął wygrażać poddanym niesłychanie drakońskimi karami, już nie tylko za nieprzestrzeganie kursu urzędowego groziła kara
kara śmierci, ale do tego jeszcze zburzenie domu, wygnanie rodziny, no represje, które praktycznie XIV-wieczna Europa stosowała w najlepszym razie do fałszerzy, ale nigdy do kogoś, kto liczył sobie za monetę królewską zbyt wiele. Także te nie znamy przypadku zastosowania takich represji, ale w każdym razie wyraźnie tego rodzaju groźby i deklaracje ze strony króla padały. Niewątpliwie powodem tego była po prostu potężna potrzeba pieniędzy, którą król odczuwał, przygotowując następne plany polityczne, które spowodowały załamanie owych planów monetarnych. W każdym razie w ten sposób grosze praskie zostały wyparte z obiegu przez pogorszone kwartniki. Na krótko, bo król zaraz potem w 1370 roku niespodziewanie zmarł i wtedy kwartniki zostały zdewaluowane przez polskie władze i grosze praskie wróciły do obiegu, ale polskich groszy, pełnych groszy, nie wybito aż do roku 1526. Władysław Jagiełło podjął znowu emisję kwartników, które nazwano także półgroszami i które stały się odtąd główną monetą polską. W ten sposób polska moneta dostosowała się do standardu czarnomorskiego i zarazem także do standardu stosowanego nad Morzem Bałtyckim, zgodnie z tą reorientacją całej struktury państwa, jaką wyznaczył swoimi działaniami właśnie Kazimierz Wielki. Reorientacją na łączenie handlem Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Grosz praski wciąż licznie napływał z Czech, ale stał się w Polsce monetą obcą, którą trzeba było przeliczyć na monetę krajową. Mimo doraźnego niepowodzenia działań monetarnych króla, udało się osiągnąć suwerenność monetarną Polski, przynajmniej w czasach Władysława Jagiełły. Dziękuję bardzo.